Dom nad rozlewiskiem. I love it. Gumgola, gumgolo. Wczoraj mi zwiała ta wstrętna wieśniaczka. Dzisiaj ją dorwę i zamknę w lochach. Otwierać, otwierać. O nie, o nie, o nie. Głośniej. Tu król my life. O Jeśli nie nie, to otworzysz no, te thank drzwi, you, my life. otwórz drzwi. Padaj. Jesteś aresztowana. Uważnie. Chyba tym się otwiera. Szybko. Naciskam. I mam cię. Ha! Teraz cię mam. Musisz się poddać, zostajesz aresztowana. Rzuć broń natychmiast. Dobrze. Poddaj się. A teraz wychodź z chaty. Szybko, do zamku, natychmiast. Biegniesz przez most. Jesteś aresztowana, wtrąca cię do lochu. I ze śmierdzącą kapustą do lochu, oczywiście. Do zamku, tak jest. O to chodzi. O, widzisz moje piękne królestwo? Porównaj sobie twoje królestwo, a mój dom. Chodź do zamku. No widzisz, to jest moje piękne królestwo. A więc tak, za to, że ukradłaś z mojego skarbca 2 złota, patrzcie na mnie, jak mówię do ciebie. Za to, że ukradłaś 2 złota z mojego skarbca, zostajesz skazana na dożywocie, do więzienia. Złaś, natychmiast. Do więzienia, przywitaj się z twoimi koleżkami, którzy też byli niegrzeczni i nie płacili podatków. A więc jesteś zakratkowana. Życzę ci wszystkiego najlepszego. A, i masz tam kibel, jak mi się sraki zachciało. To cześć. No i kurde, co ja teraz zrobię? Kurde, i co ja zrobię? Chyba będę musiała się wydostać przez te ścieki. Ale będzie śmierdzieć kupskiem. No trudno, idę. Uuu, ble, co za gówno i kupsko. Chyba. Mogłam zostać w tym więzieniu. Fuuu. No jakoś będę musiała przeżyć. Kurde, jak tutaj śmierdzi. Kiedy ja będę już wreszcie w domu? Jakoś trzeba będzie przeżyć. Ale obrzydliwe. Fu. Kurde, no ja już chcę być w domu. Co za obrzydlistwo. Fuj. O, na szczęście już widzę wyjście. Ciekawe, gdzie teraz się znajdę. Wreszcie jestem w domu. Nareszcie pójdę do domu. Już będzie wszystko ok. Mam nadzieję, że znowu mnie ten głupi man knife nie uwięzi. O, już wejdę do domu i wszystko będzie ok. Puca, puca! Ale impra, nie pałączki! Opagam ten style! A tak w międzyczasie, kiedy pamiętam, trzeba sprawdzić, jak się miewają moi więźniowie. O, nakarmię ich mięsem zombie. Puca, 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 jeszcze czuję ten rytm. Opagam ten style. Widzę, jesteś Zbysiu, jesteś Rysiu, jesteś Krzysiu. Teraz idziemy do Gośki. Gdzie ona jest? Co tu się dzieje? Tu jej nie ma. Tu? Co, ona się spuściła w kiblu? Co za niedorozwój. Idę sprawdzić. Ach, chyba tędy przepłynęła. Widzę, że mi ścieki wyczyściła, bo całe gówno, które jej zostawiłem, jako pułapkę zjadła chyba, bo była głodna, bo w sumie jej nie dałem jedzenia, ale to szczegół. Tędy na pewno przeszła, ja to wiem, ja to widzę, ja to czuję.
bo śmierdzi. Szybciej, płyniemy. Opagam rozstaje. Opagam rozstaje. Jestem zawodowym pływakiem, pływam z prędkością 2 km na sekundę. Ciekawe, gdzie te kanały biedną. Nigdy nie wiedziałem. Gdzie ja jestem? Fuj, to była straszna podróż. To chyba dom tej wieśniaczki, a to jej toj toj. Lolbel. Wezmę sobie dynię od niej. Dobrze. I kwiatka. Za karę, że mi uciekła z więzienia. Teraz pojmać ją! Teraz mi już nie uciekniesz. Otwieraj, wieśniaczko. Otwieraj. Ach, nie musisz mi otwierać. Sam wiem, jak się otwiera te drzwi. Gdzie ona jest? Jak ona mogła zwiać? Nie wiem, już nie wiem, gdzie ona jest. Po prostu nie wiem, gdzie ona jest. Ciekawe, co masz w kieszeni. 2 staki golda? Chyba musiała ukraść mi z mojego skarbca. 8 kości, 64 redstone'u i diament. I zupy grzybowe. To zostawię jej. Przegięła. Trzeba ją złapać. Tra-tra! W filmie wystąpili. My Life, król i reżyser. Gosia Wieśniaczka. Betty 12, kamerzysta.